Aż cztery pary obchodziły w minioną sobotę 50-lecie związku małżeńskiego. Jubileusze odbyły się w sali USC, gdzie w obecności zaproszonych gości z rąk burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie nadane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nadaję pani Wiesławie Kluska medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Dziękuję. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadaję panu Tadeuszowi Kluska medal za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczeni tego dnia zostali Teresa i Leonard Wolf, Janina i Bernard Paczkowscy, Kazimiera i Jerzy Leduchowscy oraz Wiesława i Tadeusz Kluska. Wszystkie pary otrzymały olbrzymie kosze kwiatów wraz z życzeniami dalszych szczęśliwych wspólnych lat. Jesteście państwo prawdziwym wzorem tradycyjnych wartości dla młodego pokolenia. Potrafiliście państwo przenieść swoją miłość przez całe życie. To wspaniała sprawa, to dowód na to, że macie państwo poczucie tego, co jest wartością najważniejszą w życiu każdego człowieka i dlatego też chciałbym państwu życzyć jeszcze wiele cudownych, wspaniałych chwil, pełnych tolerancji, wzajemnego zrozumienia, pełnych miłości i pełnych tych wartości, które państwo kultywowaliście przez te 50 z pewnością pięknych, cudownych lat. Wszystkiego najlepszego i dużo, wiele lat jeszcze zdrowia. Życzę zdrowia, radości, pomyślności, żeby wszystkie dni były takie piękne i słoneczne jak dziś i żeby się wszystkie marzenia spełniały. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Za miły uśmiech. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. No i co, teraz poprosimy, żebyście sobie państwo złożyli życzenia może jeszcze na sali. Proszę sobie. No trzeba. No to sobie życzę za 100 lat, żebyśmy tak żyli jak do tej pory. Ja rozumiem. Do 91. Dziękuję.